Proszę Państwa, bardzo serdecznie jeszcze raz witamy. Nasze spotkanie postaramy się, żeby nie przypominało specjalnie seminarium takiego stricte naukowego, chociaż wszyscy uczestnicy tego spotkania siedzący po mojej prawej stronie mają takie naturalne inklinacje do tego, żeby przechodzić do fachowej bardzo dyskusji, więc postaramy się, żeby to nie była aż tak specjalnie fachowa dyskusja, bo rzecz dotyczy zagadnień nie tylko dla fachowców, ważnych w naszym przekonaniu. Spotkaliśmy się po to, żeby chwilę chociaż porozmawiać, ale tak naprawdę to wydaje mi się, ten zamysł jest tutaj dosyć czytany, żeby też w pewien sposób wypromować, zareklamować, opowiedzieć o tych publikacjach, które powstały, ale też, jak już tu Adam wspominał, które powstaną, a dotyczą getta w Łodzi. Nasz gość z Warszawy znalazł się tutaj nieprzypadkowo, bo nie chcielibyśmy jednak się zamykać tylko i wyłącznie do rozmowy o publikacjach, o historiografii szeroko rozumianej getta łódzkiego. Marta będzie nam służyła tutaj również swoją wiedzą ogromną i doświadczeniem, bo ma na swoim koncie bardzo kilka ważnych pozycji, jeżeli chodzi o wydawanie źródeł i pozycji stricte takich monograficznych, naukowych, które dotyczą właśnie zagłady widzianej z perspektywy przede wszystkim Warszawy. Pierwsze pytanie kieruję do Ewy. I nie, pierwsze pytanie jest, to znaczy no nie mogę sam sobie zadać pytania. Jak chcesz mi zadać pytanie, to proszę bardzo. Chodziło mi o to, na ile ty uważasz, znaczy co twoim zdaniem, jaka publikacja, od którego momentu możemy mówić o tym, że na nowo zaczęto się interesować zagładą w getcie łódzkim. Oczywiście ja mówię już o czasach po 89 roku. Co jest dla ciebie takim kamieniem milowym, ale nie tylko. W tym kontekście, no, co uważasz, że było takim przełomem? Odpowiedź może być tylko jedna. Tym wydawnictwem jest Kronika getta łódzkiego. To jest projekt realizowany dokładnie 10 lat temu, na 65. rocznicę likwidacji getta. Nastąpiła premiera tej publikacji. Wiązało się też, jesteśmy tutaj akurat, dwoje z nas pracowało przy tym projekcie. Zespół był o wiele większy. To był cały zespół historyków, filologów i archiwistów. I tak naprawdę te ostatnie dni pracy nad kroniką, no to wręcz było, jak to po angielsku się mówi, 24/7. Czyli właściwie pracowaliśmy te ostatnie dni do końca i ta kronika wylądowała na maszynie drukarskiej naprawdę kilka dni przed przed rozpoczęciem likwidacji. One były niezwykle uroczyste, tak, 10 lat temu. No i w tym momencie chyba jest to moment też, aby przypomnieć Juliana Baranowskiego. Ja ze wzruszeniem pamiętam takie seminarium zorganizowane na temat źródeł z getta łódzkiego dostępnych w archiwach i wtedy nasza wówczas pani dziekan Joanna Jabłkowska wzięła gorący wręcz egzemplarz Kroniki getta łódzkiego i wręczyła Julianowi, który był duchem całego przedsięwzięcia, pracującym w archiwum, starszym kustoszem i tak naprawdę inicjatorem wydania tego, a był wówczas już bardzo chory i tak naprawdę dzieliły go tygodnie od śmierci. Dlatego wspominam to z takim wzruszeniem, bo tak naprawdę to było jego opus magnum, a nasz początek, tak? Początek tej pracy edytorskiej nad źródłami. Tylko w tym momencie właściwie powinnam, Andrzej, zgodnisz się na zadanie tego pytania, Adam? Bo Andrzej napisał genialny doktorat na temat historiografii
Getta Łódzkiego i tak naprawdę polityki pamięci, tak? Ja właściwie mogę powiedzieć, że Kronika była tym przełomem po 89 roku, natomiast nie będę się tutaj mądrzyć i opowiadać, jak to wyglądało z perspektywy historiografa, bo tym historiografem patrzącym na politykę pamięci w stosunku do Getta Łódzkiego jest właśnie siedzący tutaj Andrzej Czyczewski. Także Andrzeju, proszę Cię, jakbyś mógł nam też przybliżyć, bo jest to niezwykle frapujący temat. Dlaczego milczano? Kiedy nie milczano? Co się stało? Jak to wszystko się poukładało? Z tą genialnością to bym nie przesadzał. Chyba, że dasz mi do przeczytania swój doktorat, to wtedy... Oczywiście. To przyjmę. Natomiast... Natomiast sprawa jest skomplikowana i złożona o tyle, że po pierwsze ja w tym doktoracie to się nie tylko Gettem zajmowałem, na tym cały polegał pomysł w tym doktoracie, żeby zestawić trzy różne płaszczyzny, czyli pamiętanie o Getcie, pamiętanie o Polakach, o zagładzie, to znaczy nie o zagładzie, tylko o martyrologii polskiej, i to wszystko było jeszcze spięte tym motywem budowania pamięci o podziemiu komunistycznym. W jakimś sensie w forowaniu tego ostatniego. Ale z tych obserwacji, zresztą ja tutaj też, jeżeli chodzi o ten rozdział dotyczący Getta, to też jestem dłużnikiem waszej pracy przy Kronice Getta, przy tym wydaniu pełnym, pierwszym, ponieważ tam był taki duży tekst Jacka Walickiego, no właśnie na temat polityki historycznej PRL-owskiej na przykładzie edycji Kroniki Getta, bo to jest świetny egzemplum pokazujące, w jaki sposób ta wielka polityka w lokalnym wymiarze odciskała, w jaki sposób ona, w jaki ona sposób wpłynęła na tę odgórną pamięć na temat Getta w Łodzi i również w związku z tym, że tak wyglądał PRL, na politykę wydawniczą, na to, czy podejmowano takie badania, czy nie. Ja tutaj się nie chcę specjalnie rozwodzić na ten temat. Wydaje mi się, że warto chyba w tym kontekście pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim to jednak jest taka sytuacja, w której państwo komunistyczne oddaje kwestię badań, upamiętniania, wyłącza, to znaczy właściwie nie oddaje, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że wyłącza ją z tego głównego nurtu badań w ogóle i ceduje ją od pewnego momentu, te nazwy się zmieniały, ale oczywiście chodzi o ŻIH i to, co było... Historyków żydowskich. Tak, po prostu to ma być pamięć, o którą mają dbać w domyśle historycy żydowscy. A to nie jest temat dla nauki, jakkolwiek by to źle brzmiało, no ale tak można taki prosty podział wprowadzić, Polska i żydowska, i gdzieś na obrzeżach badań nad okupacją można było się zajmować zagładą, ale tak w ogóle to miał być temat właśnie historyków żydowskich, więc to jest jedna z takich rzeczy. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to jednak idąc właśnie tropem za wskazówkami Jacka Walickiego, jak zacząłem się też tam tak przyglądać, no to jednak ta... inaczej tego się nie da chyba tutaj powiedzieć, no to jest jednak ten temat, z którym ja jestem najbliżej związany naukowo, czyli Marzec 68, i to w jaki sposób fizycznie po prostu przełożyła się sytuacja polityczna na kwestię badań nad zagładą w Łodzi. I to jest ten sztandarowy przykład Kroniki Getta Łódzkiego, której dwa tomy w pierwszej połowie lat 60. się ukazują, a kolejne decyzją
ewidentnie polityczną zostają, już mimo tego, że są przygotowane do druku, zostają wycofane z planów wydawniczych. Książka nigdy w całości, to znaczy książka, ten zbiór dokumentów tak naprawdę, zapis umierającego getta widziany z perspektywy z administracji żydowskiej nie znajdzie się na półkach. I to było dla mnie dużym zaskoczeniem. Podobnie jak kolejny taki już ostatni wątek, że od czasu do czasu władze komunistyczne robiły użytek z pamięci o getcie w Łodzi i oczywiście nie robiły tego w tak dużym stopniu, jak działo się to w przypadku Warszawy, co wynikało no właśnie z jednak odmienności realiów łódzkich i warszawskich, ale i też zauważyłem, że był wyraźna próba do wpisywania się w ten kanon warszawski, taki martyrologiczny, lewicowo-komunistyczny, i taką próbę w Łodzi też podejmowano i to było dla mnie zaskoczeniem, że właśnie w tak łopatologiczny sposób, bym powiedział, te rzeczy próbowano robić, i ta, no jednak naprawdę cisza po 68 roku, i tak jak w przypadku Warszawy władza gra gestem i używa go jakby od czasu do czasu, ten wątek promuje oczywiście na swój sposób przerobiony, ale jakby badania trwają, nie ma tak, że jest zupełna cisza, no to w przypadku Łodzi po prostu nie ma nic, jeżeli chodzi o Polskę, bo nie mówimy o tym, co się dzieje za granicą, co jest też ważnym wątkiem, wydaje mi się, chyba nawet dzisiejszego naszego spotkania, prawda? To znaczy często jednak mamy taką tendencję do tego, żeby patrzeć w pewien zawężony sposób, a przecież sami tutaj wszyscy dobrze wiecie, mówię do uczestników tego spotkania, że bardzo dużo ważnych rzeczy ciekawych dzieje się poza granicami Polski, jeżeli chodzi o badania zakładu. Czy mogę jeszcze słowo komentarza do tego, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że to, co pretekst do dzisiejszego spotkania, czyli 75. rocznica likwidacji getta, wszystkie wcześniejsze rocznice likwidacji getta, to jest też bardzo świetny, bardzo dobry przykład tego, co widać nie tylko w historiografii, czyli tej manipulacji i tej planowej niepamięci, troszeczkę tak bym to nazwał, więc to nie tylko historiografia, to odkopywanie tak, w zasadzie do historii czy tożsamości Łodzi. Mhm. 2009 rok to jest kronika gettowskiego, ale 2009 rok to jest największe chyba do tej pory uroczystości związane z rocznicą likwidacji getta, więc to jest takie równoległe dwie rzeczy. Ja jakby Państwu, chcąc uświadomić Państwu, jak wyglądała sytuacja przed 89 rokiem, no to ja chciałem zwrócić uwagę na to, że od końca lat 60. nie odbywały się żadne upamiętnienia getta w Łodzi. Żadne. Wcześniej bywało z tym różnie. Czasami próbowano, tak jak już wcześniej wspominałem, no w zupełnie taki ekwilibrystyczny sposób połączyć martyrologię powstania w getcie warszawskim z gettem łódzkim. Coś, co dwie... Przy tej likwidacji. Tak, tak. To dwie zupełnie jakby różne rzeczywistości. I autentycznie nie było żadnych obchodów, więc wyobraźcie sobie Państwo, że po prostu że nie było nic. Ja miałem, tak to się odwołam do doświadczenia rodzinnego, mój ojciec, który jest osobą wykształconą, pracuje na uniwersytecie, powiedział, że o tym, że getto było w Łodzi, to on się dowiedział jako dorosły człowiek. Wiele, wiele lat później, kiedy przebywał jakby w tej przestrzeni, bo miał tu kolegów, odwiedzał, on nie wiedział o tym, że jest, bo to było tak, że jego rodzice, a moi dziadkowie przyjechali, byli repatriantami ze wschodu i oni nie przeżyli okupacji tutaj, więc zmierzam do tego, że ta odgórne zapominanie, no ono miało realne skutki, tak? To o to mi chodzi. Ja to powiem tylko, że
nie mamy dużo, wielu książek dotyczących II wojny światowej. Jest skrypt pana profesora Tadeusza Bojanowskiego, no nie profesora, ale tam też to znika, tak? Tak, i to też, bo to jest kolejny wymiar tego wszystkiego. To znaczy, tak jak w Warszawie mamy ŻIH i mamy Uniwersytet Warszawski, gdzie część osób ten temat podejmuje, prawda? To w Łodzi właściwie nie ma takiego miejsca naukowo. Stąd też na przykład fenomen Juliana Baranowskiego, który jest takim... samotnym żaglem. Taki trochę takim Don Kiszotem, prawda? On gdzieś tutaj zakopany na zupełnym marginesie, przecież to jest człowiek zupełnie nie liczący się, przy całym szacunku moim dla jego pracy w środowisku naukowym, jest takim archiwalnym szczurem, powiedzielibyśmy nieładnie, który po prostu każdy papier zna, ale nikt poważnie nie traktuje go w środowisku naukowym. On też mało publikuje, pomaga jakby w takim marginalizowaniu swojej osoby. Ale nie ma, powstał Centrum Badań Żydowskich, powstaje na bazie, jakby na kanwie przygotowań do wydania kroniki, prawda? Więc nie ma takiego miejsca i to też jest kolejny element jakby kontekstu, o którym dzisiaj rozmawiamy, tak? Czyli tego wszystkiego, co powstało później, bo tym chcielibyśmy Państwa zainteresować, sprowokować do jakiejś dyskusji. Adam, chciałeś coś powiedzieć? Tak, pierwszą część wypowiedzi zakończyłem, drugą jeszcze chciałem to uzupełnić. Julian Baranowski, taki Vasco da Gama w zasadzie historii getta łódzkiego, nazwał, ale pamiętajmy, że 2009 rok, czyli ta przestrzeń między 68 a 2009, no to nie jest pustka absolutna. Mhm. I właśnie jak mówimy o Julianie Baranowskim, no to też Antoni Galiński, są te pojedyncze osoby, które od końca lat 80. pewne historie getta, jest ta sesja w Łodzi tutaj, jest sesja w Zduńskiej Woli, tak, która upamiętnia zagładę gett prowincjonalnej, więc powolutku, z końcem lat 80. jednak ta pamięć, tak mi się wydaje, reportaże, tak, Singer 2001 rok, fenomen getta 2006, więc wydaje mi się, że są takie pewne symptomy. Ja obiecałem, że nie będzie dyskusji seminaryjnej, więc ja nie odbiję piłeczki, bo aż się prosi, tak wystawiłeś do ściny. Tutaj powiem nieładnie. Teraz pytanie, to znaczy w ogóle może Marta chciałaby się odnieść do tego, o czym mówiliśmy. Ja tylko jedną refleksję mam, tak? Bo dzięki za tą przebieżkę po dziesięcioleciach, która pokazuje, jak temat żydowski rzeczywiście jest upolityczniony i wykorzystywany na różne sposoby i zwłaszcza chyba dzisiaj musimy być czujni i wyciągać wnioski z tego, co było, więc takie prace jak twoja, no to właśnie powinny być czytane. Takie jest zakończenie. Tak myślę. Ale mam taką refleksję właśnie, że ci, jak powiedzieliście, szczury gdzieś zakopane w tych bibliotekach, ile my im zawdzięczamy, jak oni wykorzystali to, że mieli jeszcze szansę na kontakt z dużą ilością osób, które ocalały, czy z getta łódzkiego, czy warszawskiego, że częściowo to było ich doświadczenie też biograficzne, prawda? I jak my teraz, korzystając z wolności, z grantów i publikując, korzystamy z ich prac, że wspomnę właśnie Danutę Dąbrowską, jeśli mówimy o Łodzi, czy właśnie Dobroszyckiego, czy Tatiany Berenstein, kiedy mówimy o getcie warszawskim. To są fundamentalne prace robione z internetu, z materiałów, które były pokryte kurzem, gdzie latały, prawda, bez paszportu nie mogli pojechać do Izraela, żeby porównać te rzeczy. Więc naprawdę to miałam taką refleksję. Kiedy mówimy o tym, jak kiedyś było trudniej, a teraz łatwiej, a no tak, ale nam jest łatwiej, bo coś od nich dostaliśmy i to nie mało. No to w tym sensie faktycznie właściwie każdy badacz getta łódzkiego jest ogromnym dłużnikiem. Czy to Danuty Dąbrowskiej, czy Lucjana Dobroszyckiego, czy Artura Eisenbacha, prawda? Który też właściwie jako jeden z pierwszych te dokumenty jeszcze na poziomie
Centralnej Komisji Żydowskiej, która przecież wtedy miała siedzibę w Łodzi, prawda? Badał, przygotowywał, no on to robił oczywiście to był ten okres rozliczeń. To też specyfika tamtego okresu, to też były dokumenty przygotowywane po to, żeby doprowadzić do skazania morderców, prawda? Twórców i wykonawców zagłady. Co waszym zdaniem przyniosło te 10 ostatnich lat, jeżeli chodzi o badania, literaturę dotyczącą getta w Łodzi? Co sprawia, że mamy o czym rozmawiać po prostu? Myślę, że ostatnie 10 lat w badaniach nad gettem łódzkim to jest ta dostępność, o czym Marta mówiłaś. Już nie mówię o internecie, ale o tym, że możemy pojechać sobie spokojnie do Izraela i bez większego problemu, czy do Niemiec, i te dokumenty przejrzeć i z tych dokumentów wyczytać historię łódzkich Żydów. Mamy możliwości też publikacyjne, to co robi wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, czy inne wydawnictwa, wydawnictwo Żichuj, z wysiłkiem, ale może nie aż takim jesteśmy w stanie zaproponować jakieś ciekawe publikacje, tytuły, które w zasadzie się ukazują, tak? To zależy tylko od tego, ile pracy włożymy, czyli te możliwości. Już konkretnie odpowiadając, wydaje mi się, że dostępność do źródeł to jest rzecz, myślę, nie do przecenienia. To, że teraz jesteśmy w stanie po tych kilku, w zasadzie 10 latach, czy tam 11 latach eksploracji zasobów Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Archiwum Yad Vashem, Muzeum Holokaustu, Ghetto Fighters House, my już wiemy, gdzie co jest mniej więcej, oczywiście cały czas nas to wszystko zaskakuje. Jesteśmy w stanie mniej więcej intuicyjnie przewidzieć, co jest warte pokazania. I to w zasadzie od historyków zależy, czy to opublikujemy, tak? Bo to jest, te możliwości są w zasadzie nieograniczone. Więc to dostępność źródeł i to, że te źródła, poczynając od Kroniki Getta Łódzkiego, najważniejszego, chyba jednego z najważniejszych źródeł getto, do poznania historii getta łódzkiego, po prostu publikujemy i pokazujemy odbiorcom. Może inaczej sformułuję pytanie, bo to jest pytanie do wszystkich z was, bo wy wszyscy pracujecie na tego typu dokumentach. Jakimi kryteriami się kierujecie? Przeglądacie tysiące kart. Czy są w ogóle takie kryteria? Co decyduje, że wybieracie dany zbiór dokumentów, dany dokument duży do tego, żeby no, on był pierwszy, a tamte, jak rozumiem, w dalszej kolejności? Pewne dokumenty same niejako narzuciły się swoją wartością, czyli ta kronika getta, która jest zwartym, napisanym w getcie źródłem z założenia, ma służyć badaniom, tak? Taki był cel, tak? Udokumentowanie. I tak naprawdę w kolejności naturalnie ustawiła się encyklopedia getta łódzkiego. To, co wręcz wprost zostało napisane we wstępie do encyklopedii przez Oskara Rosenfelda, że oto jest materiał dla przyszłych badaczy. My dajemy wam tutaj materiał, żebyście zobaczyli, jak żyliśmy. To jest ten zaskakujący nas nieustannie, bo my też rozmawiamy, mimo że mamy ze sobą praktycznie codzienny kontakt, zdarza nam się zachwycać jakimś zdaniem, tak jak nie dalej czy dwa dni temu zachwyciliśmy się zdaniem ze wstępu obwieszczeń, o tym będziemy później mówić, ale tam już pada umiejętność tych gettowych archiwistów, bo oni byli archiwistami, dostrzeżenia wagi sytuacji, wagi materiału. Czyli encyklopedia stała się tak naprawdę naturalnym, kolejnym projektem, który podejmujemy. Reportaże, które zostały napisane niejako na boku encyklopedii. Ja mówię teraz tak już o konkretach, tak? Część z tych układek tutaj się Państwu wyświetla. Kolejny, tylko to już nie jest, myślę, taki projekt, który został wyczerpany, o właśnie, oblicza getta. To już jest zbiór literacki, niejako autorska wizja pani profesor Radiszewskiej i mojej osoby pokazania niestety
pewnych tylko przykładów tekstów literackich, bo gdybyśmy chciały opublikować wszystko, to byłoby pewnie 10 tomów. Tak mnogie są te materiały, takie bardzo ich jest dużo. Pewnie inna sytuacja jest z warszawskimi materiałami dotyczącymi getta, bo one też są unikalne. To ja oddam mikrofon Marcie, bo Archiwum Winkelbluma zawiera bardzo pokaźny zbiór judaików łódzkich, tak? Tak, rzeczywiście tak się historia splatała, czyli Żydowska Komisja Historyczna, która miała siedzibę w Łodzi, jakoś naturalnie przejęła część dokumentów łódzkich, one trafiły do Warszawy i rzeczywiście teraz te dokumenty łódzkie są, no, nie mówię o tym, co jest za granicą, ale jeżeli chodzi o Polskę, to właśnie głównie w Łodzi, ale część trochę w Warszawie i te rzeczy na szczęście w większości są już opublikowane dzięki waszej pracy. Ja właściwie tutaj przyjechałam, żeby pogratulować wam serdecznie naprawdę tych kilkunastu lat tak owocnej pracy i imponującej. To, co państwo widzą, no to przecież są tysiące stron. W sumie naprawdę zespołu malutkiego. Ale silnego. Tak, te najważniejsze rzeczy, które mamy w Łodzi, łódzkie w Warszawie, to trochę sierakowiaka, trochę pamiętników zespołu 302. Częściowo one są opublikowane właśnie, pamiętam, że Minia, czyli Esterka i trochę Zerkowicza są opublikowane w książce Oblicza Getta. Tytuł dał właśnie tytuł książki do tytułu dzisiejszego spotkania. Pożyczony. Mamy sporą część, niestety, mówię niestety, no bo rozproszenie nie służy archiwaliom, encyklopedii Getta. Widzą państwo pierwszy tom. U nas jest około 400, jeśli się nie mylę, poprawcie mnie, 400 fiszek encyklopedii. No to spieszę też państwu powiedzieć, że one są publikowane teraz online, jak i cały zespół łódzkich judaików, które mamy w osobnym zespole 205, on się tak nazywa, nawet sobie zapisałam, bo zbiór materiałów do dziejów ludności żydowskiej w Łodzi. To pod tym hasłem mamy no właśnie różne rzeczy z Łodzi, w tym częściowo encyklopedię. Publikowany będzie online na stronie Centralnej Biblioteki Judaistycznej www.jhi.pl, więc tam będą mogli państwo sobie przeglądać oryginały. I tak, Ewa wspomniała Archiwum Ringelbluma, duży zespół judaików łódzkich zebranych przez Emanuela Ringelbluma w getcie warszawskim i przez jego współpracowników. Wydany w tomie 10 naszej serii, która ma 38 tomów. Dwa ostatnie zostaną wydane w tym roku, na przełomie tego i przyszłego roku. I to właściwie już całe Archiwum Ringelbluma jest dostępne. Tom 10 jest poświęcony Łodzi w opracowaniu Moniki Polit, ale rozproszone rzeczy łódzkie są w całej spuściźnie Archiwum Ringelbluma. I jeszcze chciałam powiedzieć o takim nieoczywistym źródle, bo mówimy o źródłach pisanych, a chciałam powiedzieć o fotografii, bo to jest właściwie nasze odkrycie żychowskie, niedawno całkiem poczynione. Czyli jeśli mówimy o tych zasłużonych dla historii upamiętnienia Holokaustów, czy w Łodzi, czy w Warszawie, to chciałam przywołać nazwisko pana Janka Jagielskiego, który, może państwo znają, człowiek instytucja, który od dziesiątków lat zbiera właśnie fotografie. I mamy teraz około 1000 zdjęć łódzkich. Częściowo to są kopie tego, co państwo znają, ale częściowo to są zupełnie oryginalne rzeczy. Niestety nie do końca dobrze opisane, więc myślę, że to jest wielki projekt właśnie, nie wiem, Ewo, Adamie, kolejne, żeby te zdjęcia rozpoznać i no, 1000 zdjęć naprawdę częściowo bardzo oryginalnych i unikalnych.
jeżeli tylko uzupełnienie, przepraszam Jacku, jeżeli ci zadłużam trochę pomysł. Żydowski Instytut Historyczny, to jeszcze, o czym wspomniałaś Marto, bardzo ciekawa kolekcja dzieł sztuki z getta łódzkiego, znajdujących się w Żychu. Wśród nich na przykład obrazy Izraela Lejzerowicza, przepiękne, naprawdę ciekawe prace, które też częściowo trafią online. Odkrycie niedawne, nie mogę powiedzieć, odkrycie niedawne w archiwum, w zasadzie w zbiorach sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego została odnaleziona makieta zrobiona w getcie łódzkim. Makieta przedstawiająca scenkę deportacji, która będzie prezentowana u nas w Łodzi na stacji Radegast. Tak trochę spoiluję. Nie powiem Państwu jeszcze kiedy, proszę śledźcie Państwo, bo tutaj kwestia konserwacji i przygotowania odpowiednio przestrzeni, ale uzupełni tą makietę getta łódzkiego, którą my tutaj w Łodzi stworzyliśmy i tworzymy od kilku lat, tą wielką makietę, która w budynku stacji Radegast stoi już i do końca roku wystanie już w całości. Więc to jest kolejna taka nitka, która kontynuuje. Rosenfeld pisał, że dla przyszłych badaczy oni zbierają materiały i my w zasadzie trochę chwyciliśmy tą nitkę, przepraszam, że tak powiem, i robimy to, o co nas prosił Rosenfeld. I ta makieta to jest drugi taki przykład. Stoi makieta, która w zasadzie niezależnie, pomysł się zrodził tutaj w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, żeby taką makietę przygotować dla celów bardziej edukacyjnych, poznawczych. I się nagle okazało, my znaliśmy te zdjęcia, że dzieci na Marysinie w getcie łódzkim przygotowywały jako forma rozrywki czy takiego zajęcia, zajęć technicznych pracy makietę Marysina. I się okazało, że w Żychu taką makietę odnaleziono, ale nie wyprodukowaną przez dzieci, bo my mamy ich zdjęcia, tylko jeszcze inną. Jest kolejny pomysł z getta, który jest kontynuowany tak nieświadomie. I to myślę, że to też się świetnie wpisuje w ten wzrost zainteresowania i wzrost, nie wiem jak to powiedzieć, publikacji, no bo makieta nie jest publikacją, ale jest pewnym artefaktem, który tworzymy w zasadzie, żeby no mimo wszystko to getto upamiętnić, bo to chyba o to chodzi. Chciałam się odnieść jeszcze do tej pierwszej części pytania o kryteria wyboru, prawda? Bo no też mówi przeze mnie edytor, tak? I jak wchodzę do księgarni, widzę ten zalew, po prostu naprawdę zalew publikacji dotyczących zagłady. Też wojny, tak, ale właściwie nie jest, chyba żaden specjalista nie jest w stanie nadążyć z czytaniem na bieżąco. No to ściska się serce, jak tego swojego bohatera, którego książkę z takim pietyzmem przedstawiamy i któremu udzielamy głosu, jak go, mówiąc krótko, sprzedać, tak, jak mu dać szansę, żeby on powiedział, bo myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy i mamy jakąś taką osobistą więź z autorami tych pamiętników, dzienników. Nie wiem, Ewa miała szczęście do Rywki, a Rywka miała szczęście do Ewy, a tam miał do Dawida Sierakowiaka i vice versa. No właśnie, i żeby nagłośnić ich głos i pozwolić im powiedzieć, tak, coś do szerokiej publiczności. Nie wiem, myślę, że jednak taki naddatek językowy, które te teksty mają, prawda? Czy Rywki, czy Dawida, to jest wielki bonus, który pozwala też szerokiemu odbiorcy, często zupełnie nie zaznajomionemu z realiami getta, na odebranie tego głosu, tak? I na poznanie tych ludzi. Chciałam się też podzielić taką radością naprawdę, bo teraz przygotowujemy, miałam to szczęście przygotowywać z Jackiem Leociakiem wybór tekstów z archiwum Ringelbluma, też tekst łódzki, co najmniej jeden się tam znajdzie, do wydania Ossolineum, do Biblioteki Narodowej. Więc można powiedzieć, że dzienniki, pamiętniki wchodzą do literatury polskiej, no do tego kanonu literackiego, tak? I będą czytane, mam nadzieję. No samo to, że one staną na półce w tych okładkach, wiecie, tak, Ossolineum, no to jest coś, co po prostu ściska serce, tak? Ja jeszcze mogę do kwestii kryteriów, bo podejmując się wybrania, wspomnieliśmy o kronice naturalnie nadające się do edycji, encyklopedii, tak? Później te kolejne,
To chciałam Państwu zwrócić uwagę, że to, co zrobiono w Rzychu, jest absolutnie unikatem na skalę światową, czyli pełna edycja archiwum Ringelbluma. Archiwum Ringelbluma, które jest uznane jako dziedzictwo, tak, UNESCO, zostało wydane w całości, tak, czyli wszystkie dokumenty, które zostały znalezione w tych bańkach legendarnych, puszkach, zostały wydane. Gdybyśmy mieli właśnie, tak naprawdę wy nie mieliście kryterium jedno, wydajemy całość. Gdybyśmy chcieli zrobić takie wydanie, tylko chociażby archiwum, które jest na Placu Wolności 1, byłoby to niemożliwe przez kilka pokoleń, bo tych kart, dokumentów, świstków, odcinków jest ponad milion, tak? Ponad milion stron. Czyli te kryteria rzeczywiście przez nas muszą być stosowane. My nie możemy wydawać wszystkiego, bo jest to niemożliwe. Wydaliśmy kronikę, wydaliśmy encyklopedię getta. I tutaj tak naprawdę należałoby rozdzielić te drogi opowiadania, bo jeden rodzaj publikacji to są publikacje o charakterze dokumentów osobistych, czyli mamy przede wszystkim dzienniki bądź jakaś twórczość osobista, a druga droga to są dokumenty urzędowe, które w jakiś sposób pomogą nam zrozumieć organizację życia w getcie. I tutaj szykujemy teraz jedną z publikacji, a tam jest bliżej z nią zaznajomiony, to nie wiem, czy mogę go poprosić o te kryteria. Proszę, proszę bardzo, bo Adam nie odpowiedział. Pytanie, tak, tutaj, jeżeli chodzi o publikację obwieszczeń przełożonego Sęczeństwa Żydowskiego, to Łódzkiego okazało się, też że... Też z sygnałem, też z pomocą. Też z pomocą zachował się w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego niesamowity tekst Rok za drutem kolczastym, który opisywał pierwszy rok w zasadzie istnienia getta z perspektywy wydawanych w getcie obwieszczeń, czyli na kilkudziesięciu kartach maszynopisu obwieszczenia wydawane przez administrację żydowską, które informowały o tym, jakie Niemcy wydają zarządzenia w stosunku do Żydów, o tym, jaka zostanie wydana racja żywnościowa, ale jakie też decyzje podejmował przełożony Starszeństwa Żydów, powołując jakieś instytucje, wydział rolny na przykład czy coś. I te obwieszczenia były tłem dla autora właśnie opisania, urzędnika na pewno administracji żydowskiej, tego nie wiem kto, nie mamy wątpliwości, że był to urzędnik, który musiał na bieżąco śledzić te dokumenty. Uznaliśmy, że ten zbiór jest na tyle obwieszczeń ciekawy, że podążając za wskazówką tego człowieka, który opisał pierwszy rok, być może będziemy w stanie te obwieszczenia zebrać do kompletu i wydać je w całości, żebyście Państwo jako odbiorcy i my jako naukowcy też mogli sobie tę historię getta dalej opowiedzieć właśnie korzystając z tych obwieszczeń. Okazało się, że tych obwieszczeń wydano 429 w getcie. Większość z nich jest w archiwum IWO w Nowym Jorku, duża część w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, duża część również w archiwum państwowym w Łodzi. Te obwieszczenia ukazywały się po polsku, po żydowsku i po niemiecku, od pewnego momentu tylko po niemiecku, przez moment tylko żydowski i niemiecki bez języka polskiego. Te obwieszczenia zebraliśmy, przetłumaczyliśmy, czy ostatnie się tłumaczą właśnie, aparat naukowy i one będą, chcemy je właśnie opublikować, kontynuując trochę tą ideę wydawania dokumentów instytucjonalnych, takich jak kronika czy encyklopedia, właśnie te obwieszczenia, bo to narzuciło się trochę samo przez się, że taki zbiór jest jako zwarta kolekcja bardzo ciekawych dokumentów wart opublikowania. A przypominam, że jest to jedyny znany zbiór kompletu obwieszczeń z getta w ogóle w historii okupacji. Być może jeszcze z innego getta, może w Kownie się zachowały, ja tak dokładnie nie analizowałem tego. W Warszawie nie ma kompletu, o ile dobrze zachowany. Z tych małych gett prowincjonalnych to już nie ma co mówić, żeby się zachował jakieś pojedyncze tylko. A tutaj mamy komplet, 429 obwieszczeń numerowanych po kolei z bardzo ciekawej formie graficznej też wydawane, takich posterów, plakatów na kolorowych papierach. Więc bardzo ciekawy zbiór, wart opublikowania. No i to też jest to kryterium, tak? Pięć. Nie w tym sensie. Wydaje mi się, że troszeczkę zdominowaliśmy spotkanie z Państwem, dlatego ja teraz zapraszam do ewentualnego zadawania pytań przez fachowców w temacie, żeby wydawać jak najwięcej o Łodzi, bo potem jest taka sytuacja, że nawet osoba, która się troszeczkę, powiedzmy, tematem zagłady interesuje, tak jak mnie się tam parę lat temu, to już dość dawno zaczęło, miałam świadomość istnienia tylko getta warszawskiego, co jest dość
dla mnie w tej chwili jest bardzo przerażające w tej chwili, no bo mieszkam, no, mieszkałam na Wałudach, teraz mieszkam na Koźlinach, czyli też blisko tych Wałud. Zaczynam dopiero jakby odkrywać coś, co, o czym mogłam się dowiadywać dużo wcześniej, ale również dlatego, że nawet jeżeli interesuję się tą tematyką, to nie było dostępu. Ja rozumiem, że też były trochę inne czasy i mówili Państwo, że pewne rzeczy po prostu też nie wychodziły, ale mimo wszystko o getcie warszawskim mówiono i dla mnie to było to, co było. Jakby w ogóle nie brałam pod uwagę tego, że takie getto było w Łodzi. I mówię, dla mnie w tej chwili jest to trochę przerażające. Być może, że ileś tam osób również w ten sposób działało jak ja, że dowiadywało się, a potem szło w kierunku jakby zupełnie innym. To taka, znaczy, opowiem tylko jako tutaj reprezentant, mam nadzieję, że tutaj panie się nie, albo coś dopowiedzą może. Robimy co możemy. Myślę, że ekspertów czy specjalistów zajmujących się tematyką, naukowców, nie tylko historyków, ale też naukowców, na przykład literaturoznawców, zajmujących się gettem łódzkim w Polsce można policzyć na palcach dwóch rąk. Na pewno, nie ma więcej, tak jak sobie, którzy skupiają się na getcie łódzkim. Nie robię tego okazjonalnie, czy tutaj nowi się pojawiają, nowe osoby, tutaj pokazuję Jędrzka i żona Andrzeja, Joanna Buboła-Czyżewska, też świetny doktorat na temat pamięci. To jest rejestrowane, pamiętaj. Więc tutaj tych ekspertów jest bardzo mało, więc staramy się, robimy co możemy. To, co mogę powiedzieć, też opowiadając Pani, ale Państwu zachęcając, mamy teraz duży projekt pod nazwą Leksykon getta łódzkiego. Zresztą bliźniaczy siostrzany projekt Encyklopedia Getta Warszawskiego jest realizowany również w Żydowskim Instytucie Historycznym. Do 2023 roku chcemy przygotować duży portal internetowy będący takim encyklopedią w zasadzie getta łódzkiego, prezentującym założeniu 3000 haseł w języku polskim i angielskim, opisującym rzeczywistość getta. Bardzo szeroko podzieliliśmy to na kilka takich tematycznych kryteriów. Ludzie, zjawiska, wydarzenia, pozostałe w części z takich nieuchwytnych, miejsca. Więc ta strona internetowa już powstała. Myślałem, że będziemy ją prezentować na tych obchodach, ale jeszcze mamy chwilę czasu, więc może w przyszłym roku ją zaprezentujemy. I temu będzie towarzyszyć też wydawnictwo książkowe, 3 tomy w języku polskim, 3 tomy w języku angielskim takiej encyklopedii. Pracujemy nad kolejnymi rzeczami. Mam nadzieję, że doktorat Ewy niedługo się ukaże w Dniu Codziennym w getcie łódzkim. Też tak. Mam nadzieję, że ukaże się niedługo książka zarówno Jędrka, jak i Joasi Buboły-Czyżewskiej, która jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowa. Myślę, że z szeroko łodzianie nie tylko sięgną po tę pracę, bo jest jeszcze raz powiem, naprawdę ciekawa. Razem z Żydowskim Instytutem Historycznym teraz pracujemy nad 2 bardzo fajnymi wydawnictwami, właśnie dziennik Henka Fogla z getta i te obwieszczenia, o których wspominaliśmy. Więc naprawdę staramy się robić, a jest nas tutaj w Łodzi, w Centrum Pamięci Żydowskich, to w zasadzie ze mną pracujemy. Krysia Radziszewska, Michał Trebacz okazjonalnie, Jacek Walicki okazjonalnie, więc tutaj jest nas naprawdę niewielu, ale tak staram się. Ale to właśnie też mi się tak przeszło, skojarzyło, bo proszę, padło chyba wczoraj na którymś spotkaniu, że faktycznie wszędzie się mówi o Ringelbluma, a coś takiego jak Łódź, łódzka kronika, która, no umówmy się, jest jakby równoznaczna. Praktycznie nie istnieje w świadomości Polaków, jako Polaków. W Łodzi powiedzmy jeszcze parę osób wie, ale natomiast nie ma czegoś takiego jakby chyba w świadomości Polaków, tak mi się wydaje. Ja się tylko dopowiem do Pani profesora, że Pani jako łodzianka nie widziała nic o getcie. Ja przyznaję to ze wstydem publicznie, taka konfesja moja, bo jest to wstyd, tak? Ja jestem historykiem, kończyłam studia, co prawda pracę magisterską pisałam z epigrafiki w średniowieczu, więc no troszeczkę na inne seminaria uczęszczałam. Natomiast wtedy, kiedy ja kończyłam studia i był to mój ostatni rok i teoretycznie kursowo powinno to być poświęcone wojnie, nie padło słowo o getcie łódzkim. Studenci kończyli studia, nie wiedząc nic, tak? I ta wiedza później nie mogła być przekazana w szkołach, bo tak naprawdę nikt o tym nie wiedział. I ja się wstydzę teraz, za siebie się wstydzę tamtą, że ja po prostu nie miałam pojęcia o czymś, co tak naprawdę waży na... Znaczy, no to dzisiaj mamy taki, jak dzisiaj już mówiłam, że taki jest Jozart łódzkiej Łodzi, tak? Dzisiaj upamiętniamy koniec łódzkiej Łodzi, a getto jest tym żydowskiej Łodzi, ale getto jest tym ostatnim akordem. W tej chwili z zainteresowaniem młodzieży studenckiej, czyli jakby
studentów, którzy kończą studia, czy oni są zainteresowani, czy właśnie, bo tutaj pani mówi o tym, że tak niewielu was pracuje, tak, nad tymi badaniami. Czy to, czy można jakoś zaktywizować, bo ja się dziwię właśnie, że te mieszkańcy Łodzi z pasji nie zajmują się tym tematem. W dobrym momencie Jasia Podolska weszła, bo też prowadzi zajęcia na uniwersytecie, tylko na wydziale filologicznym właśnie z historii getta, z literatury getta łódzkiego. Ja z naszych doświadczeń, przepraszam, że tak mówię w naszym imieniu, ale myślę, że te doświadczenia są podobne. My jako jednostka badawcza nie mamy dydaktyki w naszym planie. Robimy zajęcia tak zwane ogólnouczelniane tylko dlatego, że chcemy, a wcale nie musimy, nikt nam za to nie płaci. I te zajęcia ogólnouczelniane, które mieliśmy do tej pory trzy semestry, więc niewiele, jak na kilka lat naszej historii, już nie mówię o takich odleglejszych czasach. To zajęcia, które dotyczyły tematyki, po pierwsze, co nas łączy, co nas dzieli, judaizm i chrześcijaństwo. To zajęcia, na które zaprosiliśmy duchownych różnych wyznań, Żydów, chrześcijan, różnych wyznań. Pastor luterański tutaj był, teolożka, arcybiskup, miał być tak, biblista, tak, no i takie. I się okazuje, że tak rabin, tak, żona rabina była, i się okazuje, że wszyscy nam mówili, że te zajęcia ogólnouczelniane, no to tam limit miejsc, no bo nie wiadomo, czy się ktoś zgłosi i tak dalej, a u nas na tych zajęciach w judaizmie i chrześcijaństwie było 51 osób. Później zrobiliśmy zajęcia Zagłada Żydów, Historia i Pamięć, komplet miejsc znowu. I ostatnie zajęcia Fenomen getta łódzkiego. Tak, komplet, prawie komplet. Tam parę osób się wykruszyło, no ale tam pod 30 osób na zajęciach. Jeszcze połowa wisi mi wpisy, bo musieli esej na koniec napisać. Dlaczego? Tak, ja im wiszę wpisy, ale im wiszą eseje. Więc to zainteresowanie jest moim zdaniem bardzo duże wśród studentów. To, co jest ciekawe, 90% tych osób, które zgłaszają się na te zajęcia, to są kobiety. Tak, to jest, ja nie wiem, jak tłumaczyć ten fenomen. Mam studentki z mikrobiologii, z prawa, z geografii, z dziennikarstwa, z Wydziału Filozoficzno-Historycznego jedna osoba, z etnologii. Więc to też trochę jest tłumaczone programem, że na historii, na przykład student historii nie musi robić takich zajęć ogólnouczelnianych. Więc jeżeli ktoś nie musi, no to pracujemy nad tym na Radzie Instytutu i na Radzie Wydziału, żeby to zmienić. Więc to zainteresowanie jest duże, moim zdaniem. Tak już kończąc. Nie, bo ja tylko dopowiem, że w tym roku z kolei jest kolejna inicjatywa, bardzo cenna. I to jest inicjatywa arcybiskupa Rysia, który jest tutaj naszym skarbem niezwykłym. Arcybiskup w rozmowie ze mną powiedział, że on by bardzo chciał, aby studenci seminarium, Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, kończąc seminarium i udając się na parafię, czasami są to odległe parafie, bądź też parafie łódzkie, mieli przygotowanie i mieli wiedzę o żydowskich społecznościach, zarówno Łodzi, jak i tych małych miejscowości. I tak, do takich zajęć się teraz przymierzamy. No, biorąc pod uwagę, że, bo to będą łączone, czyli będą zarówno otwarte dla studentów, jak i dla studentów Wyższego Seminarium Duchownego, zastrzegam, będąc na spotkaniu z prorektorem Seminarium Duchownego, że nie ręczę, bo u nas zawsze są dziewczyny, więc żeby się nie okazało, że kilku z odzysku będzie później. Tak, ale myślę, że to jeszcze kończę, co Ewa powiedziała. Te zajęcia to jest taki świetny przykład, że to zainteresowanie i ta potrzeba jest też zauważana nie tylko przez nas, czy przez panią tutaj tak z zewnątrz, ale też przez osoby, które jednak siedzą trochę w tej tematyce. Arcybiskup to nie jest tak, powiedzmy, byle kto i też widzi to ksiądz Pierzyński Andrzej, który też tam jest mocno zaangażowany w dialog ekumeniczny, też to widzi. Więc robimy, co możemy i też tutaj w centrum dialogu. Nie? Ja też może, Jaś, powiedz swoje wrażenia na ten temat, bo ty masz też dużo większe, bo tych zajęć masz dydaktyki dużo więcej niż my razem. Ja mam zajęcia na dziennikarstwie, na kulturoznawstwie i na filologicznym, na wydziale filologicznym. I zdecydowanie to jest duże zainteresowanie, choć przyznam szczerze, że to się też trochę zmienia, ponieważ też wypełnia się luka, która kiedyś była większa.
jak 15 lat temu, kiedy jeszcze nie pracowałam na stałe na uczelni, zrobiłam taki cykl we współpracy z Uniwersytetem na Kulturoznawstwie, to wtedy było 70 osób chętnych, czyli trudno było zmieścić te osoby, ale to było takie trochę takie poza takim stałym programem. Natomiast teraz mam takie regularne fakultety i one są zawsze rzeczywiście pełne. Czy to będzie zajęcia o getcie, czy o dziennikach, czy o dzieciństwie w getcie, czy kobieta w Holokauście i tego typu jest ogromne zainteresowanie. A faktem jest, że studia filologiczne są to studia zdecydowanie bardziej żeńskie niż męskie, więc tych dziewczyn jest dużo więcej. Natomiast tutaj, tak jak powiedział Adam, że centrum ma taki charakter badawczy czysto i dydaktyczny, natomiast my mamy, to jest akurat dydaktyka, to są fakultety i to jeszcze jest spore też zainteresowanie, widzę w Erasmusach, czyli studenci, którzy przyjeżdżają do Łodzi na zajęcia na rok albo na jeden semestr, zwykle naprawdę chętnie przychodzą na te zajęcia, które są, czy to jest właśnie o łódzkim getcie albo żydowskie tematy od początku, Łódź żydowska od początku do dziś. Oni są rzeczywiście bardzo tym tematem zainteresowani. To tutaj akurat wychodzi naprzeciw, no a przede wszystkim oczywiście teraz jest mnóstwo materiałów, bo umówmy się, te 15 lat temu to naprawdę nie było o czym ze studentami rozmawiać. To były dwa tomy kroniki wydane w latach 60., prawda, i o Łodzi, no był vademecum fantastyczny zresztą wtedy Juliana Baranowskiego i tak naprawdę te ostatnie 15 lat to jest taki festiwal nieustający tych książek, dzienników, materiałów, dokumentów, które są, no i co jeszcze warto powiedzieć, oczywiście germanistyka, tutaj trzeba powiedzieć, germanistyka zrobiła bardzo dużo, łódzka germanistyka, pani profesor Radziszewska i zarówno prowadzą takie zajęcia, które były o getcie ze względu na te kontakty z, chociażby z GIS-em, wspólne projekty. Myślę, że tutaj mówiłam się, przepraszam, bo nie byłam na całym spotkaniu. Tego rzeczywiście jest dużo, także wydaje mi się, że tutaj jest, a takich miłośników Łodzi to jest niebywale dużo, tak jak pani, że mówi, że nie widzi. Łódź jest fenomenem pod tym względem. Za moich czasów, bo ja okej. Okay. Nie, to tutaj naprawdę myślę, że Łódź ma większy taki potencjał, jeśli chodzi o liczbę osób chętnych do uczestniczenia w tego typu wydarzeniach, niż gdzieś indziej, na te nasze spacery, tak? One po prostu zawsze nieustająco przychodzą osoby. Inna sprawa jest, jak głęboko to zainteresowanie sięga. Czy to jest tylko dla zabicia czasu? Mamy też Uniwersytet Trzeciego Wieku, to jest nasz odbiorca bardzo regularny, to jest młodzi duchem emeryci, którzy uczestniczą w naszych różnego rodzaju spotkaniach, no i działania różne tutaj we współpracy z Uniwersytetem. Wydaje mi się, że jeszcze uzupełniając tą wypowiedź pani dyrektor Joanny, że no nie padło nazwisko i publikacje Pawła Spodenkiewicza i one też jeżeli chodzi o budowanie, od zapominanie żydowskiej Łodzi, no to po 89 roku to one są bardzo, bardzo ważne. To zaginiona dzielnica oczywiście. No, to nie tylko zaginiona dzielnica, bo to są w ogóle publikacje też prasowe. Paweł ten temat podejmował na różnych, że tak powiem, frontach i ja z mojej, teraz się odwołam do własnej perspektywy biograficznej, bo tak się stało, że ja znam Pawła od Pacholęcia, bo mieszkaliśmy na tym samym osiedlu, ja z synem Pawła byłem w przedszkolu, w szkole, na studiach i ja pamiętam, że on jakby po 89 roku jako jeden z pierwszych tę żydowską Łódź, ale też niemiecką Łódź odkrywał. Teraz oddaję głos Adamowi, bo chciał też coś powiedzieć. Chciałem dodać, bo tak możemy mówić o tym zainteresowaniu rosnącym. To też wykracza poza trochę kręgi uniwersyteckie. Oczywiście studenci się interesują. To, co Asiu tu powiedziałaś, to jest, że Łodzianie masowo się interesują tą tematyką i coraz
coraz szerzej. Nawet instytucje łódzkie, które tutaj przychodzą do nas, tutaj akurat do Centrum Dialogu. Ja ostatnio miałem świetne, naprawdę świetne zajęcia dotyczące historii getta warszawskiego, Marka Edelmana, ale też łódzkich ocalałych z więźniami z aresztu śledczego w Łodzi. Grupa kilkunastu osadzonych z aresztu śledczego, którzy naprawdę bardzo ciekawe rzeczy niektórzy z nich mieli do powiedzenia. I byli bardzo otwarci na tę wiedzę, więc to też jest taki dosyć ciekawy taki fenomen. No i także, żeby brzmiało to, co Joanna napomknęła, czyli filologia germańska, bo to rzeczywiście to, co się tam, bo tam jest, regularnie są zajęcia też nad tym fenomenem niemieckiego języka, zarówno w Łodzi, jak i w getcie. I tutaj ta współpraca z Uniwersytetem w Gizie, wspólna tak naprawdę publikacja kroniki getta, bo oni też nam pomagali finansowo dźwignąć ten projekt. I kronika w języku niemieckim ukazała się tam ten rok wcześniej. I tak naprawdę to trochę wręcz z zazdrością patrzyliśmy na instytucje naukowe niemieckie, które nie mogły uwierzyć, że my mając takie skarby, nie mamy na przykład specjalnej katedry badania języka getta, bo takie są na przykład w Heidelbergu, była prowadzona przez profesora, który zmarł kilka tygodni temu, ale on miał katedrę czy tam zakład badania tak naprawdę tekstów powstałych w języku niemieckim w getcie. A propos, my z Adamem, jak byliśmy 2 albo 3 lata temu na konferencji w Wiedniu organizowanej przez tamtejszą stację badawczą PAN-u, to właściwie jedną z osób najbardziej zainteresowanych żywo naszymi ówczesnymi wypocinami, referatami była osoba związana właśnie z takim kulturowym podejściem do filologii, która zajmuje się językiem obozów koncentracyjnych, komunikacją w zamkniętych, represyjnych strukturach stworzonych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Bo to jest bardzo ważny, ciekawy, inspirujący element tego namysłu nad ówczesną rzeczywistością. Czy chcielibyście jeszcze coś powiedzieć? No ja chciałam powiedzieć o takiej nadziei, którą mam. Ja jestem taka optymistyczna z natury i tak naprawdę mam nadzieję, że to wszystko, co staramy się opublikować, ja patrzę tutaj na, nie wiem, Zerkowicz nam się pojawia, czy nie, notatnik Józefa Zerkowicza, to jest takie bogactwo treści, języka. Po prostu marzę o tym, aby studenci pisali prace magisterskie na bazie tych źródeł. Bo jest to naprawdę ogromny materiał. Ale to trzeba seminarium. No to już moje możliwości właśnie tak daleko nie sięgają, no, ale no, jest to kwestia też zainteresowania. Jeżeli będzie zainteresowanie, pani Małgorzata Domagalska planuje takie seminarium. Bo tak naprawdę jest to rzeczywiście, to źródło jest dopiero etapem. To jest pierwszy etap pracy, tak? To jeszcze musi dalej pójść od strzechy. Ja tak użyłem takiego skrótu, bo jak powiedziałem, że co chcielibyście jeszcze powiedzieć, to też miałem na myśli, co chcielibyście naukowo powiedzieć, wypowiedzieć się, moja wina, bo taki ten poetycki mi się język włączył na koniec. Czy poza tymi obwieszczeniami macie właśnie skarb w szufladzie, które wiecie, czy prędzej, czy później, jeżeli możecie zdradzić, no bo może nie możecie. Na wydawnictwo jest, jak powiemy, gdzie jesteśmy z jednym projektem, to będzie. Ja tylko powiem, jakby w dwie strony odpowiem na twoje pytanie. Po pierwsze, co tak. O projektach, o których myślimy i robimy. Już mówiłem dużo o tym. Tak, w encyklopedii, też w leksykonie. Mamy bardzo fajny projekt dziennika Wiedenki, która Irene Hauser z Wiednia, deportowana do getta łódzkiego, którą getta przetłumaczyliśmy na język angielski. Stąd udało się przetłumaczyć też moją pracę administracji na język angielski. Stąd leksykon getta też będzie po angielsku, więc tutaj musimy pokazać, że my też w jakiś sposób robimy. Druga rzecz a propos planów, to są plany dotyczące trochę wyjścia poza getta, ale dotyczące tych społeczności tutaj z regionu łódzkiego. To są miejscowości takie jak Lutomiersk, Stryków,
Sulejów, Łęczyca, ostatnio o Grabowie pisałem, tak? To są miejscowości, o których ludzie tam mieszkający w ogóle nie mają pojęcia o tym, że Żydzi tam mieszkali. Czasem ktoś tam widzi jakiś porośnięty mchem kamień w lasku, który kiedyś był cmentarzem żydowskim, albo znajduje się macewę w chodniku. I historie tych społeczności, niekiedy bardzo ważnych dla polskich Żydów przed II wojną światową, chociażby Aleksandrowa Łódzkiego, centrum życia religijnego wielu tysięcy, setek tysięcy polskich Żydów. Historia tych społeczności i tych ludzi musi powrócić. I to jest też nasz plan, żeby trochę tę historię opowiedzieć, żeby przywrócić imiona tych osób, które miały zostać unicestwione i wymazane na zawsze przez nazistów w czasie wojny. Może warto powiedzieć, że też bardzo dużo o Łodzi, już nie tylko o łódzkim getcie, ukazało się w różnych językach, w których my w Łodzi akurat nie mamy specjalistów od tych języków. I język rzeczywiście, choć ukazała się fantastyczna antologia właśnie, którą badacze są z całej Polski, tak? Na szczęście taka monumentalna książka poświęcona gettu łódzkiemu, Trunka, która napisana została w języku jidysz, jest nam dostępna w języku angielskim dzięki siedzącemu tam z tyłu profesorowi Robertowi Shapiro. Rzeczywiście powstają już prace magisterskie i doktorskie, nie tylko w Łodzi. W tej chwili powstaje doktorat we Wrocławiu o łódzkiej księdze pamięci. Także to jest naprawdę ten ostatni 15 lat, to rzeczywiście jest fantastyczne. Powoli będziemy zmierzali do końca. Pytania może jakieś takie? Koniec? O, jeszcze pytanie. Krakowie wyszła taka książka pod tytułem Siatka wywiadowcy, mieszkańcy getta Niemiec to napisał, bo to jest druga część tej książki. Siatka agentów żydowskich w Gestapo, czy coś, jakieś materiały, może w łódzkim getcie. Tak, mogę powiedzieć, tak się wyrwałem, przepraszam. Materiały, które są w łódzkim, zarówno archiwum, ale też łódzkim archiwum IPN-u, w tych pozostałościach szczątkowych zbioru Gestapo, dokumentów z Gestapo, jest kilka bardzo ciekawych akt właśnie o agentach Gestapo z getta łódzkiego, w tym bardzo ciekawa teczka personalna i historia Davida Gertlera, na V25, o ile dobrze pamiętam. Ty masz pamięć. Tak, ja to cyperek mam pamięć, a to trzeba więcej. Tak, takie dokumenty są, jest bardzo fajny zbiór, przepraszam za kolokwia, jest fajny, bardzo ciekawy, interesujący zbiór, ale my tak się mocno też emocjonujemy, który też chciałbym bardzo do końca już przejrzeć i też coś z tego zrobić, napisać, wydać, posterunku niemieckiej policji kryminalnej, Kriminalpolizei z getta łódzkiego. Prawie cały się zachował, dokumentacja, jest akta personalna, ale też właśnie teczki agentów i nie wiem, polskich kierowców, którzy tam jeździli dla tych policjantów z Kripo. I różne sprawy, gdzie głównie zajmowali się grabieżą mienia z getta, ale to się zachowało i to po prostu czeka. No, trzeba pójść do archiwum, a w zasadzie nawet w niektórych przypadkach nie trzeba pójść do archiwum, wystarczy usiąść przed komputerem, bo na portalu szukajwarchiwach.pl jest 90% akt z getta łódzkiego już dostępnych online. Wystarczy usiąść, wybrać i napisać. Proste, ale no jednak trochę. Ja jeszcze uzupełnię. Adama wypowiedź, że jedna z bardzo ciekawych postaci, niejaki Zygmunt Messing, doczekał się już bardzo dokładnego artykułu w piśmie Zagłada Żydów autorstwa Jacka Walickiego. Losy tego Zygmunta Messinga to jest po prostu gotowy scenariusz na jakiś film sensacyjny, bo nie dość, że był to agent Gestapo w czasie wojny, to po wojnie był to jakiś agent. Tak, jeszcze NKWD, naprawdę historia niesamowita, w każdym razie zakończył jako agent Stasi NRD-owskiego, więc tutaj rzeczywiście to przechodzenie, no bo to był też taki sposób na szantażowanie, tak, jeżeli miano dokumenty, że był z Gestapo, to później szantażowano dalej, tak, i to wszystko się tak po wojnie również ciągnęło. Ja już nie chcę szczegółów, bo nie pamiętam, ale zachęcam, nie pamiętam w którym roku, to było jakieś 14, 10? No tak. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy są jakieś białe plamy, które brakuje dokumentacji? Czy coś jest jeszcze nie do opisania w getcie łódzkim? Bo pani powiem, jest taka zagadka,
książce o kobietach wykorzystywanych przez Niemców, tak, autorka daje taki przykład, że hotelu tym najważniejszym w Warszawie wykorzystywano z getta warszawskiego kobiety lekkiego obyczaju, wzywane do hotelu Bristol. Ja akurat nie znam tej publikacji. Jeżeli chodzi o białe plamy w historii getta łódzkiego, to też pierwsza rzecz, która od razu wpadła mi do głowy, to historię ukrywania się Żydów w Łodzi po aryjskiej stronie. Mamy jakieś naprawdę pojedyncze, szczątkowe informacje. O ile w Warszawie możemy mówić o dziesiątkach tysięcy osób szukających ratunku po aryjskiej stronie, to w Łodzi, no tysiącach, przepraszam, tutaj pojechałem połysłony trochę, to o tyle w Łodzi mamy jakieś pojedyncze historie mieszanych rodzin, mamy pojedyncze historie takie niesprawdzone, że ktoś po wojnie komuś oddał jakąś nieruchomość za to, że się ukrywał, ale nic więcej. Więc to jest pierwszy taki rzecz, która jeszcze wymaga, ale nie wiem, czy są źródła do tego, po prostu trochę się poruszamy tutaj. Druga rzecz to jest historia tego, jak getto było postrzegane przez osoby żyjące po aryjskiej stronie, przez Polaków i przez Niemców. To jest bardzo ciekawy temat. Jak łódzcy Niemcy, zarówno ci Niemcy z Łodzi, ci Niemcy z Rzeszy, jak i Niemcy wołyńscy z krajów bałtyckich, z Besarabii tutaj przesiedleni, jak postrzegać getto i w ogóle czym dla nich było funkcjonowanie w Łodzi 200-tysięcznej społeczności Żydów, skoro oni sami też tutaj zostali przesiedleni. Te relacje niemiecko-żydowskie w czasie wojny to jest kolejny temat, który jest do napisania i opracowania. Jakieś też tam szczątki udaje się gdzieś wydobyć. I chyba ostatni temat to jest administracja niemiecka. To jest w ogóle temat totalnie, nie wiem, Urząd Prezydenta Policji Rejencji Łódzkiej na przykład. Prawie nikt nic nie wie. Jest jeden doktorat po niemiecku napisany o Sondergerichcie, sądzie specjalnym Witzmannstadtu. Jest jakieś pojedyncze prace Petera Kleina, bardzo pasjonująca książka o getto Verwaltung, niemieckim zarządzie getta. I to jest, ale historia administracji niemieckiej, czy tego aparatu terroru jest w zasadzie jeszcze nieopracowana. To trzeba, zwłaszcza przez polskich historyków, to trzeba opracować i napisać. Więc to jest temat na kolejne, myślę, 20 lat pracy. Tak, jeszcze taka biała plama. Może nie tyle biała plama, tylko takie rozbijanie pewnego stereotypu, który funkcjonuje. Kiedy zaczynaliśmy tak naprawdę pracę, ja byłam uczennicą Juliana Baronowskiego, co podkreślam zawsze z dumą, i Julek zawsze mówił, a wiesz, getty to się urodziło tylko jedno dziecko, które przeżyło. Urodziło się tam 2000, dokładna kwota wynikająca z dokumentów. Ostatni chyba zobaczony przeze mnie zarejestrowany akt urodzenia ma datę bodajże 8 sierpnia 1944 roku, czy ta machina biurokracji tak długo trwała, proszę sobie to wyobrazić. Ale z osób, z tych dzieci, które się urodziły, a przeżyły, to jest tylko syn Barucha Praszkiera. Później się okazało, że poznałam ludzi, którzy znają tego człowieka. Ma taką całą serię zdjęć, jak sobie wyobrażacie takie zdjęcie Bobasa na futerku, tak, z gołą pupą, no to właśnie on takie zdjęcia z getta ma. Jest informacja w kronice, że odbywa się jego uroczystość obrzezania itd., itd. Czyli no to było zdecydowanie dziecko kogoś ważnego, tak? Natomiast z każdym rokiem pojawiały się jakieś informacje o kolejnych osobach urodzonych w getcie. Ela Chlezińska wspominała jakiejś pani w Słupsku, która przy jakiejś tam okazji powiedziała, że ona była urodzona w getcie, ale nic o tym nie chce mówić. Później poznałam takiego pana, który rzeczywiście z dokumentów wynikało, że był urodzony w getcie i mieszka w tej chwili w Niemczech. Kolejne dziecko, jak się okazało, było przechowywane. Do tej pory nie wiem, jest to dla nas zagadką, bo nie wiemy, jak to mogło być zrobione. W podziemiach mauzoleum poznańskiego. Tam musi być jakieś wejście. Rzeczywiście te trumny, które są, i widzą państwo Leonie i poznańskiego, to są puste trumny, bo te ciała są w podziemiu, tylko do tej pory z Zinką Gadowską się zastanawiamy, gdzie jest to wejście. A jest przekaz, że pan Paciorkowski schował tam swoje dziecko w czasie szpery. I ono to dziecko przetrwało i ponoć jeszcze żyje w Izraelu. No i nie dalej, jak przy okazji promocji Rywki Lipszyc, podeszła do mnie pani i powiedziała, że jej mama została przerzucona przez druty getta, umówiona była jakaś osoba po drugiej stronie. No w tej takiej dramatycznej opowieści
jakoś tam zbieranej ze szczątków przekazów, no, wynikało, że mama zauważona została przez strażników i zastrzelona, czyli przerzuciła to dziecko i została zastrzelona. I to jest tak naprawdę jedyny trop, który pozwoliłby nam odszukać i uprawdopodobnić tę historię. No niestety w momencie, kiedy ta pani Aldona bodajże, tak, na imię ma, dowiedziała się, to mama już tak naprawdę była odchodząca i nie jest w stanie odtworzyć, a rodzina, którą adoptowała, no niestety zarówno nie chciała nic mówić, jak i traktowała ją dosyć, no źle ją traktowała i ta historia pozostaje wciąż wielce zagadkowa, natomiast bardzo szokująca, tak, bardzo szokująca. I to są też te białe plamy, które no, bardzo chcielibyśmy poodkrywać. W większości przypadków prawdopodobnie nie do odtworzenia. Tak, jeszcze nie podałem szmugiel na przykład, tak? W getcie warszawskim szmuglerzy, to jest znany temat. W getcie łódzkim to, jak ktoś mówi o szmuglerach, to mało co wiemy. Okazuje się, że z akcją tego Richtu wynika, że działały na początku 1941 roku szajki przemytników, które liczyły 30 osób i przemycały całe wozy rzeczy. Nie tak, że przerzucali przez płot, tam przejeżdżały wozy przez granicę getta, przez opuszczony drut, tak? Więc to też nie jest historia zupełnie nieznana. Taki trochę mit się robi, że getto łódzkie było strasznie izolowane. Wcale tak nie było. Więc to też jest kolejny temat do opracowania, tylko jest nas więcej potrzeb. Tak, ja rozważam sprawę sklonowania się. Tylko może ten plan będzie już trochę gorszy. Bardzo dziękuję za dyskusję naszym panelistom. Dziękuję Państwu, że wytrwali z nami do końca. Będziemy kończyli, ale to nie jest ostatnie przedsięwzięcie związane z rocznicą, która się zbliża i serdecznie zapraszamy Państwa do udziału nie tylko w spotkaniach organizowanych w centrum imienia Marka Edelmana, ale w ogóle w całej Łodzi dużo imprez, które ten fakt upamiętniają. Dziękuję.